Spotykam się z panią Moniką Bill, wrocławską artystką, sopranistką, poetką, pisarką, osobą wszechstronnie uzdolnioną. Pani Moniko, tak. Dnia sztuki, której pani się nie rozwijała jeszcze. To dosyć trudne pytanie, ponieważ sama się nad tym nie zastanawiałam. Ale wydaje mi się, że nie było jeszcze w moim życiorysie gry na instrumencie. Chociaż bardzo bym chciała. Może kiedyś jeszcze spróbuję. Jeśli jeszcze chyba byłaby to gitara, ponieważ jako artystka lubię wszystko sobie sama ustawiać i byłoby wskazane, gdybym mogła sobie grać na spotkaniach autorskich na gitarze i śpiewać swoje teksty. Stworzyła pani niezwykły nurt poezji erotycznej poezji motoryzacyjnej. Tak, zgadza się. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Nurt powstał w 2011 roku, kiedy pracowałam w salonie samochodowym. I jakoś tak zaczęłam patrzeć na te samochody, no bo tam nic innego nie ma. I zaczęłam się zastanawiać, co one czują. Bo te samochody dla mnie były takimi manekinami postawionymi na wystawie, które każdy ogląda, każdy maca. Zastanawiałam się, czy samochody mogą czuć, czy one mają duszę. No i zaczęłam się interesować tym, co mają pod maską. Zaczęłam czytać foldery, zaczęłam szukać na forach internetowych poświęconym mechanice. No i stwierdziłam, że czemu by nie napisać wiersza na ten temat. No i tak to powstało i do tej pory trzymam się tego. Na wieczorkach cieszą się dużym zainteresowaniem, dużym uśmiechem. Także jest to coś nowego. Wiele osób sprawdzało, nie było tego jeszcze we współczesnej poezji polskiej. W ogóle tego jeszcze nie było. Były jakieś tam próby interesowania się techniką w dwudziestoleciu międzywojennym. Ale ponieważ wtedy jeszcze ta technika samochodowa nie była na takim stopniu jak teraz rozwinięta, więc nikt się tym nie interesował, bo miasto, masa i maszyna na tym się kończyło. A ja, że tak powiem, tutaj zainteresowałam się samymi samochodami, mimo że nie mam prawa jazdy i nie umiem prowadzić. No tak, ale uczuć do erotyzmu mimo wszystko jest jeszcze kawałek. Dlaczego akurat erotyki? No właśnie to tak samo z siebie po prostu przyszło. Zastanawiałam się uczuciami tych części, a jeśli mogą czuć, to być może mają jakieś własne pragnienia, w tym erotyczne. To są różne skomplikowane układy i zaczęłam szukać zależności między nimi i zaczęłam je przekładać właśnie na takie ludzkie odczuwania. Mówiła pani o młodej Polsce, tak. O inspiracji, być może tym tematem. Jest pani polonistką kręconą. Tak, z wykształcenia. Więc jacy poeci polscy panią ukształtowali najbardziej? Na pewno Kasprowicz, na pewno Przerwatet Majer. Miciński również tą swoją taką magiczną i że tak powiem, diabolicznym właśnie takim pisaniem wierszy i w ogóle to też tam ukształtowo. W ogóle ja też się inspiruję przyrodą, którą się inspirowali twórcy młodopolscy. To wszystko na początku nieświadomie pisałam te wiersze, a potem okazało się, że jest dużo wspólnego właśnie z tą epoką, więc tym bardziej się ucieszyłam, prawda, że mogę czerpać od osób doświadczonych twórców, o których się mówi, o których się pisze. Także to byli tacy prekursorzy mojej poezji. Kiedy właśnie w liceum w trzeciej klasie poznałam poezję młodej Polski, to przepadłam bez reszty i zostało mi to do tej pory. W ogóle są osoby, które twierdzą, że tą młodopolską mam we krwi po prostu. A czy trudno być poetką w tych czasach? W czasach piktogramizacji rzeczywistości, w czasach supermarketów i braku wolnego czasu na cokolwiek? Trudno jest. Poeci mają konkurencję w postaci telewizji, w postaci internetu i w postaci prozy, która jest w zdecydowanie lepszej kondycji niż poezja. Poezja w tych czasach, wydaje mi się, że ludzie uważają, że ona jest po prostu trudna w obiorze. Poezja zadaje pytania, poezja mówi o rzeczach dotyczących duszy, egzystencji. Nie każdy to rozumie i nie każdy chce zrozumieć to w czasach, kiedy jesteśmy zabiegani i szukamy czegoś lżejszego, czyli wolimy obejrzeć sobie serial niż zastanawiać się
nad pytaniem typu, co poeta miał na myśli. A jak to się ma? Kondycja polskiej poezji, jak pani powiedziała, ogólnie poezji nie ma się najlepiej. A Wrocław? Jak to mówimy w Wrocławiu, na Śląsku u nas? Z Wrocławiem sprawa jest taka, że kiedyś tutaj działo się bardzo dużo. Teraz dzieje się zdecydowanie mniej. To jest opinia większej ilości moich znajomych, którzy właśnie jeżdżą po Polsce, po różnych właśnie imprezach kulturalnych, biesiadach czy spotkaniach, których właśnie tutaj brakuje. Niestety brakuje. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje we Wrocławiu, w moim mieście rodzinnym. Bardzo chciałabym to zmienić. Wydaje mi się, że to środowisko jest za bardzo tutaj podzielone. Każde stowarzyszenie żyje jakby w własnym świecie. Nie wychodzą na zewnątrz do innych, żeby robić coś razem. Jest taka jakby, nie wiem, czy między poetami jakaś taka zazdrość, niezdrowa rywalizacja, konkurencja, że każdy chce coś robić samemu, a nie wspólnie. A szkoda, bo takie wspólne poetyckie biesiadowanie pozwala poznać wiele ciekawych osób, a również wpływa na to, jak piszemy. Możemy się czymś zainteresować, zaintrygować, prawda? Możemy coś wnieść do swojej poezji dzięki temu, że poznamy inne twórczości i innych twórców. Jaki jest odbiorca poezji w Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w Polsce? Zazwyczaj są to osoby ze środowiska literackiego, czyli osoby, z którymi spotykamy się na różnych spotkaniach, czy spotkaniach roboczych, na których omawiamy różne sprawy, czy na wieczorkach indywidualnych. Są to też często rodziny osób, które mają takie spotkanie. Jeśli chodzi o osoby takie z ulicy, to rzadko kiedy przychodzi taka osoba, której twarzy nie widzieliśmy. Środowisko zamknięte. Środowisko zamknięte, tak. Jakoś trudno dotrzeć jest do tych czytelników, właśnie takich zwykłych ludzi, dla których poezją chcielibyśmy uraczyć, ale nie dlatego, że uważamy, że poeci uważają, że są, prawda, tak dobrze, że każdy powinien przyjść na ich spotkanie. Nie, to właśnie chodzi o to, żeby jakoś temu czytelnikowi ubarwić to życie. Przynajmniej ja tak uważam, że poezja powinna cieszyć, odstresowywać, a wiele osób być może nawet o tym nie wie. Trudno do nich dotrzeć, to musiałaby być też zwiększona reklama i promocja poezji w mieście. Rozumiem. A w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w Wrocławiu, myśli pani, że coś się zmieni w kondycji poezji? Mam nadzieję, że tak, ale jak będzie, to dopiero zobaczymy. Chciałabym, żeby to się zmieniło, bo Wrocław jest pięknym miastem. Jest tu wielu wspaniałych twórców, być może nawet nie zdajemy jak wspaniałych, ponieważ mało się też o nich pisze. Jeśli już piszemy o twórcach, często okazuje się, że piszą po prostu znajomi o znajomych. Trudno jest dostać się do jakiegoś czasopisma. Najłatwiej jest właśnie publikować w internecie, na Facebooku, ponieważ jest to bezpłatne i nieograniczone. Ja sama, jak rozsyłałam oferty swojej poezji po Wrocławiu, po domach kultury, po bibliotekach czy czasopismach, powiem szczerze, że mało kto w ogóle odpisał. Jeśli już odpisywali, to że no, nie mają już miejsc, albo że nie mają funduszy i takie rzeczy. Także jest to bardzo przykre, nie tylko indywidualnie dla mnie jako poetki, ale również właśnie dlatego, że tak są traktowani twórcy, że ja jako poetka wrocławska wydałam książkę o Wrocławiu i mało osób w ogóle się tym zainteresowało, nie powinno tak być. Są miasta, i to spore miasta, które finansują takie książki. Tutaj mało kto się tym zainteresował. A to przecież po nas, poetach, zostanie jakiś ślad o mieście, o czasach, w których żyjemy. To jest właśnie takie smutne.